O wywieszenie flagi zaapelował minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Pokażmy szacunek do narodowych barw i symboli, które kształtowały naród polski na przestrzeni wieków, przekazał w nagraniu opublikowanym w internecie. Biało-czerwoną z dumą noszą na swoich mundurach żołnierze Wojska Polskiego. To dla nich najważniejszy symbol, którego należy bronić za wszelką cenę. Biało-czerwona daje poczucie wyjątkowej jedności i więzi. Ta jedność jest potrzebna właśnie teraz, gdy w szczególny sposób musimy dbać o bezpieczeństwo Rzeczypospolitej. Dziś, gdy za naszą wschodnią granicą Ukraina bohatersko odpiera agresję rosyjskiego reżimu, jeszcze wyraźniej widać, że niepodległość i bezpieczeństwo ojczyzny nie mają ceny. To wartość najwyższa. Dziś, 2 maja, wywieźmy biało-czerwoną. Pokażmy szacunek dla narodowych barw i symboli, które kształtowały naród polski na przestrzeni wieków oraz dla wartości, o które nasi przodkowie walczyli i oddawali życie. We wspólne świętowanie w szczególny sposób włączmy nasze dzieci, tak aby od najmłodszych lat wzrastały w poczuciu miłości do ojczyzny. Wspólnie wyraźmy nasz patriotyzm. Pokażmy dumę z bycia Polakami.